Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie w ten ponury dzień, gdzie teraz by pasowało lokowanie pewnej firmy, bardzo bliskiej mojemu sercu, ale nie tym razem. Ponury czwartek, co nie oznacza, że do końca będą ponure newsy, bo mam parę takich newsów, które może wam rozświetlą trochę dzień, w sumie to jeden. Bo Patecki na swoim Instagramie ogłosił, że niebawem wyruszy z tripem na Antarktydę. W planach ma biegun południowy, Mount Vinson, 5000 metrów prawie, 2/7 korony ziemi, no i pingwiny cesarskie, czyli że pingwiny będzie po prostu też nagrywał. Generalnie brzmi to jak coś, czego jeszcze nie oglądałem, nie widziałem, żeby jakikolwiek youtuber w Antarktydzie był i jeszcze tam jakieś vlogi robił, nie tylko. Zobaczymy, co z tego będzie, na pewno będzie to ciekawe. A w sumie jeszcze jeden pozytywny news jest, czyli Instagram Stories Wardęgi, gdzie on sugerował mocno, jakby już miał się niedługo wybierać do lasu, bo las go wzywa. No i w sumie trochę jest stagnacja w tym całym temacie, troszeczkę ludzie już pozapominali, ale chyba taka przerwa każdemu dobrze zrobi. Miejmy nadzieję, że Wardędze też, no i jakiś fajny materiał wypuści, bo chyba na to, że Boxel cokolwiek wypuści, to już chyba przestaliśmy w to wierzyć. Aczkolwiek Boże, może znienacka coś wypuści, jest też taka możliwość. Coś, co na pewno znienacka wypuścił, to jest Wojtek Gola. Wojtek Gola z reklamą swojej agencji influencerskiej. Także zapraszamy młodych i ambitnych twórców, którzy chcą rozwijać swoją przyszłość w social media. W agencji Influo znajdziecie pasjonatów z ogromnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o media społecznościowe, którzy poprowadzą dla Was specjalne szkolenia. Także pomożemy Wam nie tylko poprawić jakość Waszych live'ów, ale również zwiększyć zasięgi oraz zarobki na platformie TikTok. Nie wiem, no jako takiego osobę odpowiedzialną poniekąd za wizerunki, deale i tak dalej innych twórców, no nie widzę Wojtka Goli w tej roli. No tak szczerze, jakbym był mniejszym twórcą szukający jakiejś agencji, to raczej bym też chyba nie do końca zaufał Wojtkowi, nie wiem, no może jakoś to lepiej kiedyś sprzeda. Niespodziewane dla mnie było zakończenie współpracy Juliana z Votum, czyli tak zwanego minionka Konopa, który prowadził kanał polityczny, no to koniec współpracy jego z Konopskim. Ogłosił on to takimi czarno-białymi zdjęciami. Mówi on, że nie było to do końca wszystko takie, jak to wyglądało na social mediach, czyli widać było konfetti, celebracje nie tylko, a wewnątrz było zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o jego uczucia. Kanał jego, prawdopodobnie o Votum tutaj chodzi, miał swoje problemy, które odbijały się na jego psychice i było to podobno widać na jego odcinkach z tygodnia na tydzień. Tutaj przeczytam w całości, mimo tego, że ja wkładałem Votum 100% siebie, to bardzo często nie było to ani dostrzegane, ani tym bardziej doceniane. Kanał robił po 60-90 tysięcy wyświetleń na film, co dla mnie było sukcesem, bo temat polityki jest mniej nośny niż ploteczki i freakfighty, ale ciągle było za mało. Siedziałem po nocach przygotowując odcinki, za mało. Za własne pieniądze przejechałem całe województwo dolnośląskie, żeby przygotować dokument z powodzi, za mało. Cokolwiek bym nie robił, ciągle było za mało. A nie widziałem podobnego zaangażowania po drugiej stronie. Jak kanał miał się rozwijać i trafiać do kolejnych widzów, jeśli wsparcie marketingowe, które było głównym benefitem tej współpracy, było co najmniej mierne. Zresztą, czy 100 tysięcy subów w 6 miesięcy to mało, to już pozostają do oceny Wam. No trochę to brzmi po prostu jakby nie był doceniany przez Konopa. Takie ja mam wrażenie po odczytaniu tego. I trochę jakby wsparcie Konopa on czuł, że było za małe, coś takiego. Dodał on, nie mówiąc o tym, jak mocno kanał zrył mi psychikę i uzależnił od statystyk, odbierając tym samym przyjemność zrobienia YouTube. Przyjemność, którą nosiłem w sobie od dziecka. Wyobraźcie sobie, że po opublikowaniu filmu przez całą godzinę, co 40-60 sekund, odświeżałem statystyki, modląc się, żeby wszystko poszło dobrze i żebym nie dostał telefonu ani wiadomości o tym, że znów coś nie idzie. Ile można dopraszać się o termin nagrywek, o sprawdzenie miniatury, tytułu, ile czasu człowiek może toczyć monolog samemu ze sobą, mimo że wiadomości wysyłał do drugiej osoby. No jest to takie trochę atakujące w stronę Konopa, jakby Votum, czy w sensie Julian z Votum się nie czuł do końca doceniony, że nie było wsparcia i było tylko ciągłe narzekanie. Tak to wszystko wygląda. Sugeruje on, jakby z tego nie było żadnych milionów i jeżeli ktoś będzie się teraz zgłaszał do prowadzenia kanału Votum, to niech poprosi w dalszej części rekrutacji o statystyki kanału, żeby sobie wyliczyli, ile realnie będą zarabiać, a nie, że w jakieś złote pociągi mają wierzyć. Pod koniec oczywiście mimo wszystko podziękował Mikołajowi, że wiele się nauczył i te 6 miesięcy to był dla niego czas rozwoju. A pod koniec dziękuję oczywiście widzą za
pozdrawia słowa wsparcia i oglądanie odcinków i mówi, że na pewno jeszcze kiedyś na YouTube wróci. Po tych jego story oczywiście większość ludzi odniosło takie wrażenie jak ja, jakby no poniekąd trochę atakował i nie był zbytnio szczęśliwy z współpracą z Konopskim, na co on po dniu jakoś plus minus odpowiedział: dziękuję za wasze wsparcie, jesteście niesamowici, i dwoma słowami też odniosę się do tego, co się dzieje na Twitterze. Ja nie zgadzam się z tymi stwierdzeniami o Mikołaju, które się tam pojawiają, i się od nich odcinam. Tak jak napisałem w ostatniej storce, mimo smutnego końca jestem mu wdzięczny za szansę, którą mi dał. Uwagi, o których pisałem w poprzednich storkach, dotyczyły całokształtu organizacji pracy, a nie personalnie Mikołaja. No ale jednak on był szefem, nie? Dlatego nie rzucajcie w niego kamieniami, to bezsensowne i zbędne, nie pomaga ani mi, ani całej sytuacji. Ja chcę się rozejść w neutralnych stosunkach, chcę się dogadać na czerwono, co by sugerowało, że oczywiście skoro ma procent Konopski z niego, to jeżeli teraz założy kanał... Tak obstawiam, o to chodzi. Zostawianie takich niedomówień powoduje, że właśnie człowiek sobie myśli, że pewnie chodzi o procenty, że nie wiem, jak sobie założy własny kanał, to Konopski z niego nie będzie ciągnął. O takie dogadanie chodzi, no bo jak inaczej mają się dogadać? Sprostował tam niektóre rzeczy twitterowe, czyli nie napisał, że pracodawca miał to gdzieś, tylko że często nie było to docenione, a to różnica. Nie napisał, że zarobki czy szanse, które ktokolwiek mi obiecywał, okazały się niewypałem. No trochę tak to brzmiało, no ale okej. Okay. Jak już podajecie dalej to, o czym piszę, to podajcie krystaliczną informację, a nie dopisujecie do tego 30 domysłów, które często nijak mają się z prawdą. A Konopski na swoim odcinku po prostu zareklamował, że się zwolniło trochę stanowisko Votum, ale to tak ładnie trochę nakreślił. Odświeżamy polityczną odnogę kanału na czasie. Chcemy wprowadzić nowe formaty i świeże treści, aby jeszcze lepiej spełniać wasze potrzeby i zainteresowania. I właśnie teraz rozpoczęła się rekrutacja na prowadzącego. Jeżeli... No i nie wiem, no wiadomo, że nie zawsze człowiek się będzie rozstawał z drugim człowiekiem w jakby szczęśliwych relacjach, tym bardziej, że to były relacje biznesowe. A jak już jest temat Konopa, no to Jawor stwierdził, że po paru miesiącach od takiego pstryczku w nos Jawora ze strony Konopa, czyli właśnie tym... Jawor napisał, że zainspirował się też wstępem. Odwzorowałem sobie ten wstęp i porównałem ze wstępem Ryana Trahana. This is the smallest phone in the world. It is. Well, this is the smallest iPhone in the world. To jest najmniejszy iPhone na świecie. Ale jest plastikowy i nie działa. On mu odpowie w jakimś Q&A, czy cokolwiek to było, no na jakimś odcinku po prostu odpowiedział Konopowi. W ogóle, dla tych, co nie wiedzą, ukradłem, bo tak można to nazwać i owszem, przyznaję się do tego, ukradłem kilka pomysłów na filmy, kadrów w intrach, bądź powiedziałem prawie, że identyczne słowa przetłumaczone na polski od Ryana Trahana. I owszem, przyznaję się do błędu, zrobiłem źle i tutaj Konop miał 100% rację. No, jakby się zakończyło na 22 sekundzie, to spoko, nie? Jakby miał rację, przyznał się do tego, że nawet kopiował niektóre rzeczy 1:1, no spoko, no okej. Ale potem on kontynuował przez kolejne 2 czy tam 3 minuty, plus minus w taki sposób. Ale jednocześnie zauważyłem, jaki ten research bywa błahy. Mi się wydaje, że nawet nie research bywa błahy, ale żeby podkręcić aferę, jest jakby pokazane to negatywne, to jakby porównanie, a nie jest pokazana na przykład reszta filmu. I jak najbardziej popełniłem błąd i się z tym w 100% zgadzam. Staram się tego już nie robić, ale jednocześnie jakby na moim miejscu była słabsza psychicznie osoba, to mogłoby to ją bardzo mocno podłamać, nie? No cóż, dramę trochę mniej medialną miała Andziaks i muszę się wam do czegoś przyznać. Zacząłem tak półironicznie oglądać Andziaks. Nie wiem, co ze mną jest, wybaczcie mi. Jest po prostu posłucha na polskim internecie, okej? Proszę wybaczyć. No i miała ona lekką dramę, lekką spinę z, nie wiem, czy właścicielką, ale na pewno jakimś pracownikiem takiej farmy dyni. nie wiem, dlaczego stwierdziłem, że to będzie idealne na newsy. Bo jest tam jakaś farma dyni w Warszawie lub tam w obrzeżach Warszawy, gdzie się płaci za to, żeby sobie wejść, tam pogłaskać jakieś króliczki, porobić sobie zdjęcia, mega ładnie, instagramowo, wow, ale też jest to sklep, więc jeżeli ktoś chce wejść do samego sklepu, a nie do farmy pogłaskać króliczki i tak dalej, to no to jest logiczne, że nie trzeba płacić, tak? No to Andziaks miała lekką spinę tam z pracowniczką, no bo ona lekko poszła troszeczkę za linię tego sklepu, żeby tam nagrać jakąś część do vloga, więc od razu się wydarła. Od razu na wejściu powiedziałam pani, że chcę tylko wejść kupić dynię, ale podeszłam troszeczkę tam dalej, bo miałam lepsze światło do nagrań. I rozmawiałam z wami, mówiłam, po co tu przyjechałam, a pani od razu: proszę płacić 30 parę złotych, nie wolno tam wchodzić. Ja mówię: proszę pani, ja tylko chcę tylko nagrać, ja już idę i kupić, ja tyle dyń kupię, że pani będzie zadowolona. Nie wolno, proszę płacić, ja mówię: matko boska. A jej mąż Luka stał po prostu na telefonie, oglądając jakiś tam meczyk, jakby w terenie tego sklepu, no i tak do niego podeszła z jakimiś problemami. Mój dialog, ja sobie stoję, oglądam mecz, a co pan tu stoi?
A ja mówię, no stoję, czekam na żonę, żona wybiera dynię. Tak, nie może pan. Ja mówię, nie mogę stać? No stać tak, ale zobaczymy, czy pan będzie stał. Ja mówię, no to zobaczymy. Taka dyskusja była, nie? W strefie, nie stałeś tam. Stałem w dobrej strefie, przy sobie miałem taczkę z 10 dyniami, nie? To nie da się bardziej być prawilnym w tym miejscu. I dobra, wróćmy do jakichś poważniejszych dram. Na przykład to, jak kojarzycie o Megakocie, różne dziwne rzeczy latały, różne szemrane biznesy, czy to nie biznesy, jakieś tam... No dziwne rzeczy po prostu, że tak to ujmę, no i nikt dobrze nie zrobił jeszcze dokumentu o nim, takiego jednego, poważnego i dobrego, ale osoba, która była odpowiedzialna za otwarcie w ogóle Pandory, że tak to ujmę, czyli Kuba Wontor, który... No taki średni PR po tym wszystkim ma, stwierdził, że on zrobi 55-minutowy dokument o Megakocie. Obejrzałem go w całości i był okej, nie? Ale no przez to, że co się wydarzyło z Wontorem, to mam i tak takie coś z tyłu głowy dziwnego. Ale wydaje mi się, że i tak dokument warty obejrzenia. No ale to tyle z newsów. Oglądajcie do końca, widzimy się jutro. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Na razie.